tego elementu smartfona każdy producent podszedł zupełnie inaczej. Apple postawi ona ogromne ramki wok wywieplacza, które znacznie powiększa rdzenie i to mocno szpec design, bo jest to oczywiście kwestia gustu. W tym przypadku mamy ten najmniejszy ze zdecydowanie najmniejszym ekranem, 4,7 cala, wykonanym w technologii IPSI w wyraniniejszej niż konkurent w rozdzielczości 750x1334 pix. Sony zdecydował o się w Xperia Z2 na ocal większy ekran okalany niewiele mniejszymi ramkami. Mamy tu IPSI rozdzielczo Full HD+, bo panel ma proporcje 18:9, zupełnie inaczej do tematu ramek podszedł Samsung, który znacznie zminimalizował przycinek, dzięki czemu Galaxy S8 z wywieplaczem 5,8 cala jest zaledwie o 1 cm dłuższy od iPhone'a 8 z ekranem o 1,1 cala mniejszym. Boom na bezramkowe ekrany zaczął stosunkowo niedawno, ale Samsung jeszcze po roku przed premierą iPhone'a 8 miał bezramkowego flagowca. W przypadku Galaxy S8 bardzo ważny jest ten fakt, że ma on panel wykonany w lepszej technologii Super AMOLED i w zdecydowanie najwyższej rozdzielczości 1440x2960 pix, który jest wiecznie oceniany przez konsumentów i recenzentów. Moda na brak ramek nie omina również Huawei'a, który w P20 pokaza bezramkowe urządzenie, ale ze szpeccym wyciciem w giernej CZ-ci ekranu, cho to również kwestia gustu. W tym przypadku mamy te panel IPSI 5,8 cala, o rozdzielczości Full HD+, dla niektórych może być lekkim zaskoczeniem, a w wojnie na ekrany wygrywa najstarszy ze smartfonów. Tutaj różnice będą zdecydowanie mniejsze niż w przypadku wywieplaczy. Każdy ze smartfonów dostał jeden z najmocniejszych procesorów na rynku. W przypadku Sony jest tu Snapdragon 845, u Samsunga Exynos 8895, u Apple Apple A11, a u Huawei Kirin 970. Każdy poza Apple ma te wystarczające 4 GB RAM. W tym przypadku zamiast Androida mamy jednak iOS, który inaczej gospodaruje wolną pamięć i kropka w każdym smartfonie na wydajno nie będziemy wice na rzeka kropka kolejna. Jedna z najważniejszych kwestii jest ten aparat. Niestety tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który flagowiec jest najlepszy. Niezwykle ci koporwna kady ze smartfon w podwZG LDM fotograficznym, bo kady reprezentuje rewelacyjny poziom. Warto jednak wspomnieć przecinek, a jedynie w Huawei P20 uwiadczymy potwinny aparat, który pozwoli bardziej naturalnie rozmywa te oczy dwukrotnie przybli Y optycznie obraz. Tutaj rgnieciko jest kady ze smartfon w porwna kropka ho pojemno baterii to jedna z ważniejszych cech smartfon w to bazowa trzeba na opiniach innych użytkownik w lub recenzjach. Teoretycznie zdecydowanie najmniejsze ogniwo ma iPhone 8, 1821 mAh, ale warto pamiętać przecinek MAT bardzo ma Y ekran i bardziej oszczędny system operacyjny od konkurent W. Czas pracy jest wice do standardowy, jak na dzisiejszego flagowca. W przypadku Galaxy S8 MOM liczę na 3000 mAh, u Sony znajdziemy akumulator 3180 mAh, a Huawei P20 dysponuje ogniwem 3400 mAh. W każdym z nich temu ecie liczy na przynajmniej jeden dzień pracy z dala od ładowarki. Na koniec warto jeszcze spojrzeć na gniazdo ładowania i obecną gniazda słuchawkowego. Każdy ze smartfon z Androidem ma najpopularniejsze w dzisiejszych smartfonach gniazdo USB typu C, ale tylko Samsung zastosowa dodatkowo analogowe gniazdo słuchawkowe. A pozostałych zostaje zastosowanie adaptera. W iPhone 8 jest trochę inaczej.
Ładowanie odbywa się za pomocą kabla Lightning, który stosuje tylko Apple. Nie ma tego gniazda jack 3,5 mm, przez co zmuszeni jesteśmy do zakupu dodatkowej przejściówki. Decydujcie się na zakup flagowca Moeciewice Posikowa Sipowe z Z-Listernic, aby dokona wiadomego wyboru.